Hej, to jest, witajcie w kolejnym odcinku z Infamous Second Son. Poprzedni odcinek zakończyłem tuż po rozpoczęciu nowej misji, więc kontynuujmy ją. I tutaj jest ten buldożer, czy jak to się nazywa? Który we mnie strzela. Ja się na razie nie mogę jakoś go pozbyć. Wiem, Delsin, ponieważ nie mam rakiet dymnych, tak to się nazywało. Ale mogę tak, kto tutaj włączy, dobra. I tutaj mnie obserwuje, jestem tutaj. Nie nauczyła cię moja przygoda w Crocodile? Chowaj się do cholery! Dobrze, mam ofertę. Tylna strona to ich pięta achillesowa. Wiedziałam, że dasz radę. Muszę skakać po tych ustrojstwach jak żaba. Tak, i jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to no, po prostu bardziej się zaprzyjaźniliśmy z Fetch. Czy można tak to nazwać? Nie wiem. Najlepiej nie wchodzić im w celownik. What? What? Zabiją mnie zaraz, kurde, ja nie mam rakiet. Muszę się gdzieś schować i zrobić użytek z tych pojemników. A tutaj jest kolejna, ale ten... Boom. Mogę jakoś dym wsysnąć? Nie mogę z tego, fuck, to słabo. Dobra, załatwimy. Czy tam ja w ogóle helikopter widziałem? Wtedy leciał, ale to chyba nie w naszą... Show w stronę, what? Nie w naszą stronę. Chyba nie będzie na razie nas atakował. Bum. Dobra, poradziłem sobie z tym. No i co dalej? Chyba dalej. No i co dalej? Chyba dalej. O nie, 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 nie. Musimy dalej wskakiwać, kurna. Utopiłem się. Naprawdę? Oby to nie było. Nie, to nie muszę jest chyba od nowa, schować i zrobić nie. Użytek z tych pojemników. Czy to jest od nowa? Bo ja już nie wiem. Serio. Nie, to nie jest od nowa, nie? Okej. Okay. To jest przerwa. Ten jest. Samochód jest bezużyteczny. Chyba, że stanie się wyrzutnią. Ta jest. Nie mogę teraz tak się wspinać, tak mogę. O nie, jest helikopter, będzie z nami walczył. O, w końcu nie. Przestaliście się chować za swoimi zabawkami, co? No nie! No. O nie. No i kto koniec chyba będzie. Ta jest. No niestety takie lamienie trochę będzie, bo to poziom jest normalny. Hej, Fetch, zostawiłem dobra, ze sobą mały gnój i przeleciałem na drugą stronę mostu. Fetch? Aj, z babami nie potrafią słuchać. Oj, będziemy mieli do czynienia z Augustin? No to grubo. Pani to musi mieć chyba słabość do mostów, co? Więc mnie poznajesz? No tak, tak. Miała mnie pani na widelcu parę tygodni temu i... No, bo nie wiedziała, że jest przewodnikiem. Ale kurna oczy. Chodzi o ten dym? Tak, to nowość. Podobno... Za to neon też mam. Znasz nowe sztuczki. Poszerzasz arsenał. Oczywiście. Nie wiem skąd te informacje, ale... Jestem po prostu zwyczajnym chłopakiem. No. Sprawdźmy. Neonik? Nie robi to na mnie wrażenia. No, ale mamy neony. O, będzie trudno. Moi drodzy, może być cięcie. What the fuck? O, wchłaniaj, wchłaniaj, Delsin, wchłaniaj. Widzisz?
jakie to proste? A mam rozwalać jego ten? No i mnie rozwalił, dobra. No, tak myślałaś, moi drodzy, widzimy się po cięciu. No i moi drodzy, chyba się udało. Zaczynam mieć kompleksy. Nie było to chyba aż tak... Nie było chyba, no nie było w sumie aż tak trudne. No dobra, może trochę będzie trudniejsze. Skłamałem w kwestii neonu, ale... Zaoszczędzę nam czasu i powiem, po co tu jestem. Chciałbym pożyczyć odrobinę twojej mocy. Naprawdę miałabym no, ci mogę pożyczać swoją moc? W sensie, nie muszę od razu burzyć mostów, ale wystarczy, że powyciągam betonowe kolce z nóg moich przyjaciół, tak? Potem już nigdy mnie pani nie zobaczy, obiecuję. Tak, to się nie skończy. Chyba mam lepszy pomysł. No chyba nie. Będziesz dla mnie bezużyteczny, jak wrócisz do wioski. Może zostaniesz tu ze mną? Wiesz, chyba mam lepszy pomysł. Nie złapię. Już chyba się domyśliła, że on wchłania nowe moce. Rozczarowujesz mnie. Myślałem, że jeszcze nie, już tak było trochę. Ale nie. Sama mnie wypuściła, to teraz ma. Oj, wszystko odpada od nas. Kena już zawieje. Wiem, kto to był. Ale nie będę wam spoilerował. No i jestem tutaj, na tym miejscu. No dobra, chyba wygląda na to, że jesteśmy przy misji i możemy ją chyba... rozpocząć. Tak, kto mówi? A, tajemniczy pan. Wielki fan twoich akcji. Ten tak, który umieściłeś na Space Needle, wyraża manichejski konflikt naszego pożądania. Mam rację? Wiem, że próbujesz oddać władzę tak, wobec uciśnionych, a ja chcę chodziło. Ci pomóc. Okej. Okay. W takim razie pomóż mi namierzyć jednego ze zbiegłych przewodników, który być może przebywa teraz w Lendy. Tylko to w sumie jest ta jedna stacja chyba, jak to się nazywa. Antena? DOZ? Nie wiem. Albo ją. Chcę tylko uścisnąć mu lub jej dłoń. Słyszałem, że DOZ planuje przenieść wszystkich potencjalnych przewodników, których zatrzymali, do swojego nowego więzienia w Śródmieściu. Konwój będzie przejeżdżał przez Lenten. Samochody przejadą estakadą przecinającą trasę I-90. No ale dobra, ja się nudzę. Kupcie mi fidget spinnera! Kurna, będę zbierał dotacje na fidget spinnera. Tak, na pewno. Żartowałem. Tak. Jakby co. Dzięki. Sorry, jak ty w ogóle masz na imię? Eugene. Kupię imię, wiem. Moja mama wzięła Delsina z jakiegoś westernu. Co gorsza, to był cowboy. Aha, Delsin cowboy. Jesteśmy cowboyem. Dobrze, że nie cowboyem, ale okej. Nie rozkazuj mi. Nie denerwuj mnie. No dobra, czyli co mamy zrobić? Tak! To taka misja niby fabularna, ale trochę taka poboczna. Kurczę, szkoda, że mnie tam nie ma. No to wpadaj, stary. Tylko ustaw się w bezpiecznej odległości, bo wiesz, kiedy przewodnicy wkraczają do akcji, lepiej zostawić im nieco przestrzeni. Wiesz co? Tak sobie myślę, że chyba jednak zostanę w domu. Ale dam znać, jak dowiem się... A, bo to się spórniki, dobra. Jeden jest, aha, czyli to są te, tutaj. Już tak się zastanawiam. Dobrze, mi gra podpowiada, bo jestem tak ula, może... Eugene, kiedy ma się pojawić ten konwój? Dzisiaj, zdaje się, wieczorem, nie jestem pewien. Jesteś cały czas przy stakadzie? Tak, jestem, cały czas na miejscu, zapoznaję się z tubylcami. Nie widzę żadnych samochodów na górze. Tak, DOZ zamknęło drogę dla cywilnych pojazdów. A skończyłeś majstrować przy podporach? Tak, zaraz wyjdę dozowcom na spotkanie i zabawię się z nimi w kto pierwszy stchórzy. No to zobaczmy, jak nam to wyjdzie.
Okej, dobra, mamy poziom ładowania, poziom karmy ideal. Trochę zrypałem, wy tego nie widzieliście, ale kogoś tam zabrałem. I serio, on gra teraz, znaczy zabiłem kogoś. I mam trochę, wpadło mi na złą karmę, ale serio, my gramy, kurde. I bum. No to nieźle. Frajerzy. Frajerzy. Eugene, zgłoś się, no. Co nas interesuje w tym konwoju? Sam nie wiem. Przewożą sporo więźniów. Szukaj autobusu. Dobra, nie będę krowy. Kurde! Co to było? Źle robię? No, a mam pokonać siły, no dobra. What? Śmigłowce, cała eskadra. O ale Boże. Nie wypatrzą mnie we mgle. Dobrze, jest mgła. What? O nie. No nie, zabijam ich chyba, nie. O Boże, znowu ci goście. Ci, co byli wcześniej. Mogę tylko wyssać dym, ale nie. Ja wolę neon mimo wszystko. Może po prostu oddacie mi więźniów i ogłosimy fajrant, co? Strąciłem go. Nie wiem, jak się udało, ale... Ale się udało. Dobra, ja jest wyssi neon. Oho. A, bo tu są neony. Dobra. A dużo mi to dało. No nie, zabiłem go! Ja pierdzielę. Dobra, jest. No nie, 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 nie. Fuck, 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 zabijał mnie! Nie, zabili mnie! Nie wierzę w to! Serio! Dobra, pokonaj sił DUZ. Chyba wygląda na to, że to wszystko, albo i nie. No i dobra, przeszukaj autobusy więzienne. Przeszukaj autobus. O nie, no to przeszukałem. I znowu cię nie będzie, no nie wierzę, no. O nie, 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 nie. No nie, serio, co się stało? O nie, no i po wszystkim po misji? Eugene, nie ma śladu po tych autobusach. Wiesz może, gdzie pojechały? Nie, na łączach jeden wrzask. Za cholerę nie mogę dosłyszeć, dokąd jadą. Zaraz, zaraz. Podsłuchujesz dozorców? Jaki miecz. Stary, jak ty to zrobiłeś? Zmodyfikowałem pewną aplikację na telefon. Podeślę ci linka. Dobra, chwila. Mam. I co to robi? Śledzi tak, sygnał. Masz. Możesz podsłuchiwać rozmowy dozowców. No i jest jeszcze jeden bajer. Program pozwala ci zlokalizować źródło sygnału. Nie to? Stary, rewelka. Muszę to przetestować. Tak, znowu wyjdź wyżej. Kurde, muszę teraz przetestować. Wyjdź wyżej, dobra. To tutaj. Wszędzie wszystko się pali. Lecimy. No Szczecin! No dobra, jest wyżej? Namierz sygnał. O Boże. Tu za daleko. O, czekajcie, dobra. Bracia, aby określić kierunek sygnału. Wjechaliśmy prosto w zasadzkę. To na pewno sprawka Roa. Udało nam się dron. Uciec z przesyłką, ale straciliśmy kontakt z resztą. O, Eugene! Mam coś. A nie mówiłem? Aha. Mogę ten to zatrzymać? Nie, nie mogę. No, no. Mogę namierzyć z powrotem? A nie, nie mogę. A, to mam spokój. Nie no, ale chcę tego drona się pozbyć. Bo jest blisko, to czemu nie, nie? Ale czyli nie to jest tam. Nie mam danych na temat liczby ofiar. Straciliśmy transportery i kilka śmigłowców. Ale to chyba nie sprawka Roa. Kto wie, gdzieś. Być może fajnie mamy smartfon, nie? Zresztą w tej cholernej mgle nie było nic widać.
tak czy owak, zgubiliśmy ich obu. Ja nie wiem, co to było, ale wiem, że wciąż tam się czai. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Przyślijcie nam tu ciężkie wsparcie. Tam jest samochód, o nie. Nie no, wchodź tu. Dobra, mam neon, przyda się. No, namierzaj sygnał. Aha, czyli tutaj, pokonaj się UDOZ, to wszystko. No nie, moi drodzy. Znowu cięcie i potem jak tutaj pokonam ich, to zakończymy, myślę, odcinek. Albo i nie cięcie, moi drodzy. Tak mi się chyba udało zrobić to. Dobra, sprawdzamy pusty. Ten autobus. Pusty. Ktoś mnie uprzedził. No i co? O nie. A może jednak cięcie? No. Sorry, mam inne plany. No, mam inne plany, nara. O, kolejny. Pan. Co jest? Co jest? Co się dzieje? Nic nie widzę. Neon, gdzie jest neon? Tam jest neon. Wy chyba jaja sobie robicie. Nie! Nie ma takiego, nie. Mam ich pokonać. No, będzie ciężko, moi drodzy, może być cięcie. No, ładuj się! A może i nie cięcie? No i tu tyle. Ale jest pusty. Na estakadzie stały trzy, więc gdzieś tam są jeszcze dwa. Hej, mój wierny mało, fanie, jesteś tam? Mało, no, no. Jeden drobny problem, a ty się rozłączasz. Taki z ciebie fan? No, to nieładnie. Więcej neonu. No, na maksa chyba już. Brak neonu. Wejdź wyżej znowu. Kiedy my to skończymy? Mam nadzieję, że ten odcinek nie trwa zbyt długo po cięciu. O nie, kolejne. Chyba będzie długo trwał. Trudno. Potrzebujemy pomocy! Jest ich zbyt wielu! Moi drodzy, okazuje się, że byłem tam, gdzie nie trzeba, a chyba mam tutaj przyjść. Tu jest ten autobus. Okej, okay, to dość nieoczekiwane. Dość idem, fajnie. Muszę znaleźć ostatni autobus przed tymi, którzy to zrobili. Brak sygnału, nie, na razie nie obchodzi to. Neon, neon! Neon, bo bez neonu nie dam rady żyć. Dobra. Jak wyjść wyżej? O nie. No nie, no nie dadzą spokoju, atakują mnie. Zbliżają się, lecą tutaj! Odpowiadam ogniem, ale jest ich zbyt wielu! Atakują z powietrza! Są nad nami! Moi drodzy, jesteśmy chyba na miejscu, no to wychodzi. Co tu się do diabła dzieje? Mamy tych aniołów pokonać. I też przy okazji tych. Toro! Pewnie naszą na nas te potwory! Chrzanić te anioły! Rozwalić go! Toro? A, mnie rozwalić teraz, no. Już mnie, o, nazywają po tym. Ej, panowie, my wódeczki nie piliśmy razem, halo. Tak samo ci odpowiem. Proszę. No patrzcie, celuję w nogi i nic! Dopiero teraz!
No, wkurzające jest też. Gdzie to? Kład? No nie uciekają. Nara. Gdzie on jest? No tu jest. Podładować. No idź, babo, no, kurna, czajcie, tu się wszystko dzieje, kurna, masakracja, tu walka, ona sobie, chodzę, pochodzę sobie, o co tym? To tak jak na wojnie po prostu, szła, kurna, wojna trwa, ona, przejdę sobie pomiędzy, kurna, karabinami, strzelają między siebie, ale ja pomiędzy nimi sobie wejdę, co tam. Nie ma takiego stawania. Dupa. Gdzie jest Neon? Gdzie jest Neon? Neon! Neon mi potrzebny. Masakra, ilu ich jest, kurwa. Już teraz mniej, ale i tak chwilę się męczę. Ja też umiem skakać, kurde. Dobra. Dobra, jest i teraz przeszukaj ostatni autobus, który jest tutaj. Nie, no bez jaj, no anioły. Jeżeli nie stworzył ich któryś ze zbiegów, to mam do czynienia z armią zbawienia. Słabo to widzę. No, ale mamy kolejną, kurna. No nie, no słabo sobie chyba poradziłem. Nie mam kolejnego poziomu, no ale chyba nadrobię w misjach pobocznych, więc spoko. I to na tyle, chyba. Chyba zaraz powinna się kolejna misja pojawić. Coś by zaraz będzie słychać. O, zaraz dzwonią, to dobra, niech odbierzmy. Ej, Delsin! Dozowcy znaleźli w Hinkley Market kamizelkę, którą nosi podejrzani. Kto wie, może jej właściciel też się znajdzie. Łatwo się tam ukryć. O, dzięki za wskazówkę. Stary, gdzieś ty zniknął. Ej, może przewodnicy nie muszą iść do Klopa, ale cała reszta jak najbardziej. Skąd ty masz te wszystkie informacje? Lentyn, ściany mają oczy i uszy. Na szczęście nie, mam gdzie ja idę? Duchowych przyjaciół. Już się na coś nacą. Całkiem pomocnych. Tak, lepiej być nie może. No. No dobra, to by było na tyle. Kolejna misja jest tam. Nazywa się ona... Nie mam pojęcia jak. Ale jakoś tam się nazywa. Będę miał co robić, patrzcie na to. Także dzięki moi drodzy za uwagę. Nie mam pojęcia. Bez obróbki teraz na ekranie widzę bocznym, że jest praktycznie prawie 50 minut materiału. Oby było 30 po obróbce. Dzięki wielkie. Jeszcze raz uwaga, trzymajcie się. Do zobaczenia.